od pani poseł. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Druga edycja sportowego zakończenia wakacji. Jak widać, oferta sportowa miasta Gorzowa jest bardzo, bardzo liczna. Rodziców i dzieci zachęcamy, żeby się zapoznać z tym, co jest do zaoferowania przez kluby sportowe, żeby dzieci zachęcić do udziału w takim aktywnym wypoczynku. Być może wyrosną z nich zawodnicy, którzy będą zdobywali medale na mistrzostwach Polski, później świata, może i nawet na olimpiadzie. Tak jak my mamy tutaj też przykład naszej koleżanki Haliny Kunickiej, której bardzo dziękuję. Cały ten trud organizacyjny, wszystkie pospinanie tego wszystkiego, to jest jej wielka zasługa. Myślę, że to jest fajna impreza, pokazuje to, co rzeczywiście w Gorzowie możemy jaką aktywność sportową uprawiać. Cieszę się, dziękuję wszystkim klubom, które się zaangażowały w to przedsięwzięcie, bo to jest też dla nich swego rodzaju promocja. Ja dziękuję, życzę wszystkim miłego wypoczynku, a myślę, że tutaj Halina ma jeszcze dużo niespodzianek przygotowanych. Niespodzianki cały czas.